Dzień dobry Państwu. Jestem nad Zalewem Siedleckim. Proszę zobaczyć, jakie to jest piękne. Są ludzie, jest niedziela. Przyszedłem tu. Nieraz przychodzę na ten zalew, bo warto. Jest to niesamowite miejsce. Ludzie spacerują, cieszą się życiem. Ja także samo to robię, przychodzę. Przyszedłem również po to, żeby porozmawiać nad życiem. Życie jest bardzo piękne, doskonałe, cudowne. Tylko trzeba spojrzeć na nie inaczej. Zaczniemy od przykazania piąte, nie kradnij. Co to jest nie kradnij? Otóż, jeżeli żyjemy w świecie zewnętrznym, będziemy okradać energetycznie każdą istotę człowieczą. Każdą. Nie dość, że istotę człowieczą, to też z przyrody będziemy wchłaniać energię, ponieważ jest nam potrzebna do życia. Aby tego nie robić, aby nie okradać nikogo, żony okradają mężów, mężowie okradają żony, no bo żyją w świecie zewnętrznym. Aby tego nie robić, trzeba wejść do przestrzeni serca. Innej nie ma. Otóż, co to daje? Daje to, że w przestrzeni serca jest nasza wartość. Jesteśmy bardzo potężni, bardzo bogaci. Większy, jak mamy myśleć w świecie zewnętrznym. Nie trzeba niczego tworzyć, bo wszystko mamy. Czujemy się jak w supermarkecie. Co pomyślimy, to mamy. I właśnie, kiedy jesteśmy w przestrzeni serca, nasze myśli są też, a więc myśl jest kreacją. Zaczynamy sobie wyobrażać swoje życie, że jesteśmy tu i teraz, że mamy wszystko we wszystkim, że nic nas nie brak. Odczujemy niesamowitą miłość, bo tam miłość, przez miłość żyjemy. Wszystko jest miłością. I kiedy jesteśmy w przestrzeni serca, przestajemy okradać bliźnich, bo zrozumiemy, że bliźni i my to jedno i to samo. A więc nie możemy okradać. Tak to wszystko działa. Proszę zobaczyć. Pierwszy śnieg, jaki cudowny, to jest cały zalew. Kiedy mam ochotę na to, obchodzę go dookoła. Obejście zalewu dookoła to jest około 10 km. I teraz przyjście nad zalew ode mnie to około 4 km. Tam i z powrotem 8. I dlatego nie zawsze obchodzę dookoła ten zalew. Proszę Państwa, dlaczego nagrywam tam filmik? Nagrywam po to ten filmik, aby Wam pomóc. Ponieważ z mego punktu widzenia szczypawki jest to niska wibracja. A skoro Wy jesteście na niskiej wibracji, nie oceniam Was, mówię ogólnie, to jesteście pod władaniem tych szczypawek. Naukowcy, lekarze i laboratorium krzyczą głośno, że w każdej szczypawce są miną małe robociki. Ostatnio słyszałem, że są zaprogramowane, aby ludzie chorowali i umierali na nowotwory, na udary, na różne to, nawet na wypawki. Jest to przez szczypawki depopulacja. Jacyś
istoty, które bardzo nienawidzą ludzi, postanowili ich wymordować. Ja nie byłem i nie będę się poddawał tym zabiegom, ponieważ cenię i szanuję swoją wartość. Jam jest, którym jest w jedności Ducha Świętego, Chrystusem przez Chrystus, ale w przestrzeni serca. Tu na zewnątrz to tylko promieniowanie, świadomość Kreatora. Bez tej świadomości nic by nie istniało. Ona utrzymuje życie. Żyjemy, czy w to wierzy, czy nie wierzy, ale w jaźni nie ma nic na ziemi z mego punktu widzenia, tylko jaźń. I Kreator jaźń chce doświadczać, bo on nie wie, co to ból, nie wie, co to śmierć, nie wie, co to bieda, nie wie, co to strach, bo jest wszystko we wszystkim. A więc, skoro ja jestem dzieckiem Kreatora, to przeze mnie może doświadczać. I to nie on, a ja muszę rozwijać swoją świadomość. Powinienem, nie muszę. Jeżeli rozwijam przez doświadczenie, jakie stworzyłem sam dla siebie, bo tak muszę powiedzieć konkretnie, że są to doświadczenia, a więc z nimi nie walczę. Bo jak to? Mam walczyć z tym, co stworzyłem? Obserwuję tylko i nigdy nie walczę. Tak to wszystko działa. Wspaniały dzień. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego mojego ględzienia. I teraz, jeżeli Państwo uwierzycie, wasza sprawa, bo ten filmik i wszystkie filmiki, które nagrałem, są tylko przypomnieniami, wskazówkami. Nigdy nie byłem i nie jestem ani nauczycielem, ani mistrzem, czy guru. Nie! Bo kogo? Sam siebie uczę? Niemożliwe. Sam siebie mogę kreować, ale tylko w sercu, w przestrzeni serca. Nie będę patetyczny i mówię, że was kocham, bo skoro jesteśmy jednością, to kocham, a w jedności jest bardzo ważna obecność. A więc będąc w sercu, jestem obecny. Rozum już wie, że oszukiwał. Tak, bo inaczej nie miałby on energii. Ale rozum jest tak samo w przestrzeni serca. I dlatego można kreować to, co ja chcę. Nie to, co on, a co ja, bo taka moja wola. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego. Zapraszam jeszcze raz do Siedlec nad piękny zalew i nie tylko. Dziękuję, do zobaczenia.